Jest to już kolejna konferencja na temat bezpieczeństwa Europy, bezpieczeństwa Polski. Celem konferencji jest zdiagnozowanie stanu bezpieczeństwa w różnego rodzaju wymiarach, zarówno w wymiarze militarnym, jak i w wymiarze niemilitarnym, między innymi w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa kulturowego, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa informacyjnego i wielu innych. Celem konferencji będzie refleksja na temat instytucji, aspektów historycznych związanych z bezpieczeństwem, problematyka wojny, różnego rodzaju właśnie pojęcia dotyczące współczesnych wojen, wojny nowej generacji, wojny hybrydowe, wojny zastępcze. I tak zagadnienia będą przewijały się w trakcie referatów wygłaszanych w dniu dzisiejszym. Bezpieczeństwo ze względu na specyfikę współczesnego świata, istniejące podziały między państwami, między grupami społecznymi, zawsze miało i będzie miało charakter jedynie względny. To jest stan w danym momencie, który bardzo szybko może się zmienić. Oczywiście proszę pamiętać, że obok stanu rzeczywistości, tego względnego charakteru stanu rzeczywistości, gdzie niekoniecznie możemy być pewni intencji innych, stąd też takie zjawisko dylematu bezpieczeństwa jest charakterystyczne dla właśnie środowiska międzynarodowego, to proszę pamiętać także, że obok stanu rzeczywistości ważnym elementem myślenia o bezpieczeństwie jest jego kontekst subiektywny. Odczuwanie tego bezpieczeństwa przez ludzi. Ono może być adekwatne do istniejącej rzeczywistości, ale wcale nie musi być. To jest nasze poczucie bezpieczeństwa albo poczucie zagrożenia. Ono może być autentyczne, może być także kreowane. Więc proszę pamiętać o tej stronie subiektywnej odczuwania, rozumienia bezpieczeństwa przez decydentów, ale przez zwykłych ludzi. Wojska Obrony Terytorialnej jeszcze w tym momencie nie istnieją. Zgodnie z politycznym projektem, który w tej chwili prowadzony jest na szczeblu parlamentu, dowództwo Wojska Obrony Terytorialnej planowane są do utworzenia w dniu 1 stycznia 2017 roku jako piąty rodzaj sił zbrojnych. Wojska Obrony Terytorialnej to nic innego jak tylko i wyłącznie uzupełnienie pewnych zdolności operacyjnych, które posiadają już siły zbrojne. Wojska Obrony Terytorialnej nie zastępują i nie zabierają i nie wchodzą w obszar odpowiedzialności żadnego z dotychczasowych rodzajów sił zbrojnych, jedynie uzupełniają te zdolności operacyjne, które są niezbędne w tej nowej architekturze bezpieczeństwa Europy.